Ślub od pierwszego wejrzenia, Krzysztof przekazał druzgocące wieści. To przecież miał być żart. Dziewiąta edycja programu Ślub od pierwszego wejrzenia zakończyła się w zaskakujący sposób. Do czasu zakończenia emisji show jego uczestnicy nie mogli zdradzać, jak dalej potoczyły się ich historie. Krzysztofowi i Magdzie udało się pokonać przeciwności losu na ekranach, jednak czy ich małżeństwo przerwało próbę czasu? Uczestnik właśnie uchylił rąbka tajemnicy w tej sprawie. Ślub od pierwszego wejrzenia, czy Krzysztof i Magda opuścili program jako małżeństwo? Najnowsza edycja Ślubu od pierwszego wejrzenia właśnie dobiegła końca. 21 listopada został wyemitowany ostatni odcinek ślubnego show, na który z niecierpliwością wyczekiwali wierni fani produkcji. Ci do ostatniej chwili nie wiedzieli, jak potoczą się losy par, które wzięły udział w 9 sezonie. Najnowsze wieści wprawiły w osłupienie niejednego widza. Magda i Krzysztof byli jedną z najlepiej rokujących par w programie. Choć w ich krótkim związku nie obeszło się bez trudności i sprzeczek, ostatecznie udało im się pokonać kryzys i rozwinąć relacje. Podczas najnowszego odcinka oświadczyli jednak, że ich małżeństwo nie przetrwało. Ekspertki, które przeprowadzały z nimi rozmowę, nie kryły zaskoczenia, ponieważ para wydawała się idealnie uzupełniać. Po chwili jednak okazało się, że Krzysztof jedynie żartował i postanowił zostać w małżeństwie z Magdą. Ślub od pierwszego wejrzenia to jednak nie żart. Krzysztof i Magda się rozstali. Niejeden z widzów Ślubu od pierwszego wejrzenia przeżył szok, gdy Krzysztof przed kamerami stwierdził, że rozstali się z Magdą jeszcze przed zakończeniem udziału w eksperymencie. Szybko jednak okazało się, że stwierdzenie mężczyzny było jedynie żartem, który miał przyprawić publiczność o szybsze bicie serca. Fani mogli odetchnąć więc z ulgą, ale nie na długo. Tuż po emisji finałowego odcinka Ślubu od pierwszego wejrzenia, Krzysztof opublikował w mediach społecznościowych oświadczenie. Okazuje się, że dotyczy ono jego związku z Magdą, który para postanowiła kontynuować. Niestety ich małżeństwo nie przetrwało próby czasu, wobec czego Krzysztof poczuł się zobligowany, by poinformować fanów. Jego słowa z pewnością zaskoczą niejednego fana programu. Ślub od pierwszego wejrzenia, Krzysztof opublikował oświadczenie w sprawie rozstania z Magdą. 21 listopada wieczorem Krzysztof zdecydował się opublikować w mediach społecznościowych oświadczenie, w którym wyjaśnił, jak potoczyły się losy jego i Magdy po zakończeniu udziału w Ślubie od pierwszego wejrzenia. Mężczyzna wyjaśnił, że eksperyment, na który się zdecydował, odmienił jego życie i mimo wszystko jest szczęśliwy, że wziął w nim udział i zawalczył o miłość. Udział w programie przyczynił się do nabrania większej pewności siebie i przyspieszył mój rozwój osobisty. Stał się katalizatorem przemian oraz upewnił mnie, że należy słuchać swojej intuicji i postępować w zgodzie z samym sobą, pisze uczestnik. Krzysztof dodał, że koniec związku z Magdą jest zakończeniem pewnego etapu w jego życiu, jednak, jak sam zaznaczył, nie jest to koniec, jest to jedynie początek czegoś nowego. Czuję się zobligowany powiedzieć wam o tym, jakie są dalsze nasze losy po dniu decyzji. Otóż od 19 lipca nie jesteśmy już razem z Magdą. Jakie były okoliczności i powody rozstania zostawiam dla siebie. I nie zamierzam więcej tego komentować. Magdalenie życzę dużo dobrego w życiu prywatnym i zawodowym. Jak zwykłem mawiać, zawsze coś jest po coś.
Każde zdobyte doświadczenie nas rozwija, podsumował Krzysztof.